Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Witam Was kolejny dzień na robocie, gdzie wykonuję instalację hydrauliczną i tutaj jestem akurat na takim etapie, że mam skończoną kanalizację, co już też dobrze wiecie, i mam zamontowane wszystkie rozdzielacze. Tutaj jest ich aż 4, bo przypomnę, że woda użytkowa tutaj też będzie z rozdzielaczy, tak sobie tutaj to po prostu wymyśliłem. Mam zamontowane rozdzielacze i mam już zrobione zasilanie do tych rozdzielaczy. I już sobie zaczęliśmy też styropian rozkładać i no muszę zrobić próbę dzisiaj tych zasilań, dlatego no bo jak zakryjemy styropianem, no to już wtedy nie będzie wiadomo, czy coś przecieka, czy nie przecieka, czy jest szczelne, czy nieszczelne i no po prostu no muszę to dzisiaj ogarnąć. I dobra, i teraz tak, nie będę owijał w bawełnę, wezmę po prostu, odwrócę kamerkę i pokażę Wam rozwiązania, jakie tutaj zastosowałem, co, jak i dlaczego. Tak więc odwracam i zobaczycie tutaj moje poczynania. Zaczynając od głównego, że tak powiem, podejścia wody, no to tak jak widzicie tutaj za multiblokiem idziemy sobie rurą zasilającą zimną wodą. Zrobiłem podejścia w technologii zgrzewanej polipropylenowej, dlatego uznałem, że jest to po prostu technologia tańsza, to jest średnica 32 mm, a no już przy peksie, no to cena rury, cena kształtek, no to zaczyna przerażać i dlatego no po prostu taką technologię wybrałem, bo była ona znacznie tańsza i żeby tam nie narażać na jakieś tam koszty, tak więc tak to zrobiłem. No i idziemy sobie tak, mamy tutaj zasilanie zimnej wody, które idzie pod kocioł oraz idzie na górę do górnego rozdzielacza, za chwilkę tam pokażę. Zimna woda wchodzi sobie tutaj do rozdzielacza, stąd idzie ciepła woda, która też jest zrobione podejście tutaj pod zasobnik i oczywiście też zimna i ciepła woda idzie tutaj sobie górą i wchodzi sobie do łazienki do góry, tam jest jeszcze jeden rozdzielacz na górę, za chwilkę też tam pójdę, pokażę Wam, jak to wyszło. A z boku tutaj wychodzi cyrkulacja. Cyrkulację zrobiłem już peksem, za chwilkę zobaczycie dlaczego. I cyrkulacja jest poprowadzona z góry w to miejsce, też pod zasobnik, oraz tutaj idzie sobie dołem do rozdzielacza na wodę użytkową na dół. I tak, rozdzielacz na wodę użytkową wygląda w ten sposób. U góry, no wiadomo, ciepła, tak, na dole zimna. I teraz tak, cyrkulację wpiąłem sobie bezpośrednio w rozdzielacz. Tutaj u góry mamy takie zaworki. Może mi się uda to zdjąć, nie? Nie mam kombinerek, to Wam nie pokażę. Takie zaworki na imbus po prostu i odcinające, czyli to jest, jakby to powiedzieć, wbudowane już. I tutaj a propos tych zaworków, no to uszkodziłem jeden. Zobaczcie, jak kręciłem ten śrubunek do zaworu, no to kluczem stożkowym za głęboko włożyłem, no i niestety ukręciłem, tutaj uszkodziłem, zobaczcie, jest taka wyrwa zrobiona, ale powiem Wam szczerze, że tutaj jest rozdzielacz na 5 sekcji, ale my ciepłej wody potrzebujemy tylko 3, czyli tak szczęśliwie wyszło, że jedną po prostu no zaślepiłem i no i tak będzie, że będzie to zaślepione. I teraz tak, cyrkulacja sobie wchodzi tutaj, będzie ona krążyć pomiędzy tą rurą 32, będzie zasilać nam belkę i będzie krążyć sobie tutaj dookoła. I teraz tak, z ciepłej wody będziemy mieli umywalkę tutaj w tym pomieszczeniu, w tej kotłowni, umywalkę w łazience na dole oraz zlewozmywak w kuchni, tylko że do kuchni będę prowadził jeszcze osobną cyrkulację bezpośrednio tutaj z tego miejsca, tam sobie peksa dorzucę, bo tutaj no musiałbym, i tak tu jest w miarę ciasno, bo no, powiem Wam szczerze, mogłem wziąć szerszą szafkę, ale no tak, taką wziąłem, nie wiem dlaczego, w sumie następnym razem wezmę szerszą. I mógłbym tutaj gdzieś też zrobić cyrkulację, ale musiałbym po prostu no, kupić mniejszą belkę jeszcze, albo tutaj jakieś trójniki robić i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, że lepiej po prostu no, tą jedną nitkę pociągnąć tutaj bezpośrednio spod zasobnika. I teraz tak, pewnie też zauważyliście, że nie ma tutaj otulin wszędzie na kształtkach, dlatego, bo jak będę robił próbę szczelności, to większość kształtek zostawiłem odsłoniętych, no bo raczej nie powinno nic tutaj wyjść, że jest nieszczelne, ale w razie jakby wyszło, no to po prostu prościej będzie mi zlokalizować ten wyciek i dlatego po prostu no, nie dołożyłem jeszcze wszędzie otulin. Tak uznałem, że będzie zrobione
Okej, okay, później to podokładam. I teraz tak, tutaj mamy zasilanie pod kocioł, znaczy pod grupę mieszającą, ale mamy zasilanie centralnego ogrzewania. To będzie podłogówka w tym domu 100%. I tutaj mamy nitkę do rozdzielacza, który znajduje się na parterze, będzie zasilał nam parter. To jest akurat rozdzielacz na 16 obwodów, tak, 16 sekcji. Z tego co wyliczałem mniej więcej z projektu, to tu powinno pójść 15, ale tam akurat było w hurtowni, był w hurtowni rozdzielacz na 16 sekcji, tak więc no, zostawiam go na 16. I tak samo zasilanie idzie do góry, przebiłem się przez ścianę i idzie też do górnego rozdzielacza. Później tam za chwilkę tam też pójdę, pokażę wam którędy i dlaczego akurat tak. I teraz tak, mamy tu wszystko już przygotowane też pod próbę ciśnienia. Próbę ciśnienia będę robił powietrzem. Za chwilkę zresztą zobaczycie jak to robię. I tak, zestaw do próby składa się z jakiejś tam, no wiadomo, redukcji, trójnik. Do trójnika mamy wpięty manometr, który jest wyskalowany do 6 atmosfer. W zupełności to wystarczy. Zawór odcinający i za zaworem odcinającym mamy takie szybko złącze do kompresora, który mamy już tutaj naszykowany. Mamy szybko złącze, nabijemy sobie ciśnienie 6 atmosfer i będziemy patrzeć, czy po prostu nam, czy to jest szczelne, czy nieszczelne. Jeżeli chodzi o wodę użytkową, mamy zrobione tak samo. Zawory, przepraszam, zawory przy rozdzielaczach mam zakręcone, tak więc ja będę badał dzisiaj tylko po prostu te nitki. No jeszcze jest cyrkulacja, tak, do zimnej wody, która też pójdzie w podłodze, no ale umówmy się, tu nie ma żadnego łączenia, tak więc rura była nowa zakładana i no, na pewno jest szczelna, tak więc to pomijam. No dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kotłownię. Jeżeli chodzi o zasilanie na piętro, to wygląda to w ten sposób, że tutaj wychodzę sobie z kotłowni. To muszę jeszcze podwiesić, dlatego, bo no nie miałem po prostu no pręta gwintowanego, żeby to przedłużyć. Na razie to tak wisi, ale to za chwilkę to i tak w sumie chyba ogarnę i podwieszę te rury, poprzedłużam te uchwyty i podwieszę i one wchodzą tutaj i wchodzą sobie do rozdzielacza na górę. A jak to wygląda na górze, no to już tam idę wam pokazać. No, tak jak widzicie, tutaj już powoli styropiany sobie ogarniamy. Wszystkie styropiany są ze sobą sklejone. Tutaj mamy akurat styropiany dwie trójki i wszystkie warstwy kleimy ze sobą pianką, żeby to było po prostu sztywne, żeby nic tutaj nie latało. I rozdzielacz do podłogówki mamy umiejscowiony w garderobie. No i to są te rurki, które widzieliście, że przechodzą przez strop. Tak więc tak to wygląda. U góry będzie rozdzielacz nieco mniejszy, bo tu jest chyba 12 sekcji albo 10. Chyba 12. Ale w każdym razie jest nieco mniejszy. I tutaj są szafki do rozdzielacza powiększane, żeby tutaj można było u góry założyć sterowanie do tych rozdzielaczy, ale ja akurat podniosłem się troszeczkę, żeby mi było łatwiej po prostu peksa wygiąć na podłogówkę. Podniosłem się troszeczkę z rozdzielaczem i to sterowanie damy w pionie tutaj z boku. Myślę, że to też po prostu no, zagra, tak więc powinno być ok. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zasilanie podłogówki. I idę teraz do łazienki i w łazience wygląda to w ten sposób. Mamy rozdzielacz do wody użytkowej i to są rurki, które wchodziły z kotłowni na górę i tutaj macie jeszcze dodatkowo cyrkulację zrobioną peksem. Tak więc tak to wygląda i tyle. No i tak macie, tak to po prostu wymyśliłem. Możecie tam komentować sobie, co o tym sądzicie, czy ładnie, czy nieładnie, czy jest ok, czy nie jest ok. I w sumie tyle. Dobra, słuchajcie, ja będę już kończył nagrywanie. Was zapraszam na timelapsy z tego montowania tych rozdzielaczy i podłączania tego wszystkiego. Też wszystkiego jakby nie nagrywałem, ale tam z 5-7 minut może będzie timelapsów. A po timelapsach przygotuję wszystko już do próby ciśnienia i pokażę wam, jak ja robię próbę ciśnienia. Tak więc chwila relaksu przy muzyce i za chwilkę do was wracam z próbą.
Zacznę od zasilania centralnego ogrzewania. Teoretycznie to jest bez różnicy, ale no po prostu akurat tak podłączyłem kompresor. I teraz tak, odkręcam powoli, żeby nie było jakichś tam uderzeń ciśnienia i będę starał się nabić do 6 atmosfer powietrzem. Chwilkę poczekam, zobaczę, bo rury z tworzywa mają to do siebie, że one no, pod wpływem ciśnienia minimalnie w jakimś tam mikrometrach zwiększają swoją objętość, czyli one delikatnie mówiąc pracują i może być tak, że nabijecie do 6 barów i za chwilkę ono minimalnie znów spadnie to powietrze, czyli trzeba tam po chwili znów dobić. No i odkręcam, za chwilkę się pewnie kompresor włączy, a może i nie. No i nabijam do 6 barów. No dobrze, tak to wygląda. Nie było pewnie tego widać w kamerce, ale faktycznie to ciśnienie tam po chwili delikatnie spadało. No. Mamy tutaj nabite 6 barów równiutko z kreseczką. Tak więc zostawiam to. Za chwilkę tutaj jeszcze też cofnę się po nabiciu wody użytkowej i jeszcze zobaczymy, czy tam coś się ruszyło. Generalnie jest tak, że można nabić to na jakieś 2 godziny i po prostu no, zobaczyć, tak, czy po 2 godzinach to spada, czy nie. Ale generalnie uwierzcie mi, jeżeli jest jakiś wyciek, to tak naprawdę to ciśnienie od razu zaczyna spadać. Czyli jeżeli jest po prostu gdzieś jakaś nieszczelność, to może być ona bardzo mała, ale no od razu zobaczycie na manometrze, że to po prostu spada. Dobra, nabijam wodę. Mamy ciśnienie nabite, tak jak widzicie, no 6 barów stoi. I teraz tak, odpuszczam tutaj trochę na jakieś 2 godzinki, sobie tam coś innego porobię. Zobaczę po 2 godzinach, czy to ciśnienie nie spada, ale uwierzcie mi, że jeżeli byłby wyciek, to praktycznie już po 5 minutach widać, że wskazówka się ruszyła, tak więc nie trzeba nawet 2 godzin czekać, bo to od razu widać. Kiedyś pamiętam, miałem taką sytuację, że robiłem próbę, przepuściłem powietrze przez grupę pompową ze sprzęgłem i zaczęło spadać ciśnienie. Nie wiedziałem dlaczego i się okazało, że po prostu półśrubunki na pompach były niepodokręcane. Ja tego wcześniej nie sprawdziłem, po prostu wyjąłem grupę gotową, założyłem, podłączyłem, zgrzałem, robię próbę i kurczę nerwy, że coś tam cieknie, nie? No ale akurat tam szczęśliwie wyszło, że no, wystarczyło tam to podokręcać i było ok. I teraz tak, no mi się wydaje, że no ogólnie nie ma wytycznych z tego co wiem, nie ma przepisów ściśle określających jak powinno się wykonywać takie próby ciśnienia, no chyba że się mylę, to mi powiedzcie w komentarzach, ale po prostu na stronie producentów też można sprawdzić, na przykład jeżeli to jest producent jakiejś tam rur i tak dalej, to on też ma na pewno wytyczne jak przeprowadzać próby i tak dalej. Niektórzy przeprowadzają wodą, niektórzy powietrzem, no ja tam nabijałem zawsze kompresorkiem, żeby sprawdzić i no zawsze było ok. Tak więc tak to wygląda. I tak jak mówię, no 2 godzinki, zobaczymy czy coś się ruszy, jak będzie stała wskazówka, to znaczy, że próba jest pozytywnie przeszła i można tam później jakieś protokoły wypisywać, prób szczelności i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jeżeli są jakieś wycieki, no to można użyć kilku rzeczy do sprawdzenia, tak? Czasami jak jest powietrze, no to słychać, że jak jest rura uszkodzona, no to chodzicie sobie po budowie i czasami słychać, że tam gdzieś syczy. Jeżeli nie możemy tego zlokalizować, jest bardzo mały wyciek, no to po prostu no jakieś tam woda z mydlinami na przykład może być, żeby sprawdzić, czy kształtkę popsikać, tak? Jeżeli pojawią się bąbelki, no to wiadomo, że tam akurat jest nieszczelność. I ja mam akurat, ja kupuję do sprawdzenia taki preparat, zobaczcie sobie. I to jest preparat do sprawdzania właśnie szczelności tak, rur. I on jest w takiej alapiance, no tutaj nic nie przecieka, tak? Ale chcę wam zademonstrować, że nie wiem czy to będzie widać, może wezmę bliżej kamerkę.
O, możemy sobie na przykład na jakąś kształtkę popsikać i on ten preparat tworzy taką piankę. I to jest zaleta tego jest taka, że gdzieś tam po prostu możemy psiknąć jakimiś mydlinami, te mydliny nam spłyną czy coś takiego, a to po prostu się utrzymuje. Tak więc no, to jest dosyć fajne. Też w takiej rurce, z taką rurką, jak jest często przy WD-40, łatwo jest gdzieś tam psiknąć w niedostępne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak to wygląda. No widzicie, jakby miał być już jakiś wyciek, to na pewno by się te bąbelki powietrza pojawiły. Dobra, słuchajcie, ja nie ględzę więcej, spadam, za chwilkę tu przychodzę, czy wy widzicie za chwilkę, ja za jakieś 2 godzinki i zobaczę, jak z tym ciśnieniem, czy jest ok, czy nie jest ok. Witam ponownie, moi drodzy, nie było mnie tutaj na robocie jakieś dobre 1,5 godziny, chyba nawet trochę dłużej, bo policzyłem sobie tutaj materiał, który został, porobiłem zwroty, pojechałem do hurtowni jednej, drugiej ogarnąć trochę tematy i akurat zleciało to tutaj niecałe 2 godzinki. Tak więc próbę wydaje mi się, że można uznać za zakończoną sukcesem. Zobaczcie, tak jak było. 6 barów nabite, no to tak wskazówka stoi, nic tutaj się nie ruszyło, wszystko jest ok. Tak więc próbę szczelności można uznać za zakończoną pozytywnie. I tyle w sumie, tak? No bo próbę mamy zrobioną, teraz będzie można już dokończyć układanie tutaj styropianu w garażu, w kotłowni, tak więc będziemy mogli zakrywać sobie te rury zasilające, rozdzielacze, no i w sumie dobrze, no bo pójdziemy gdzieś dalej sobie z kolejnym etapem. Tak więc w kolejnym etapie będę rozprowadzał wodę z tych rozdzielaczy. Nie wiem, czy to będzie jeden film, czy dwa filmy, ale też postaram się coś nagrać i będziemy brać się po prostu za podłogówkę. I to by było na tyle. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, nie troję wam, bo ten film już i tak pewnie jest dosyć długi. Jak coś, piszcie w komentarzach jakieś uwagi, pytania, postaram się na bieżąco odpowiadać. I tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.